Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Jak widzicie, nie jestem tam, gdzie byłem ostatnio, tylko jestem przed dzwonnicą. Powód prosty. Zacząłem walczyć z gargulcami, a nie dokończyłem. O, nie wrócę. A nie dokończyłem z nimi walki, więc postanowiłem, że wrócę i najpierw dokończę to, co zacząłem w pierwszej kolejności. A nie, że będę tak przeskakiwał. Więc ruszamy. Trochę jakby mi się dźwięk. Aha, no tak. To działa, jakby nie patrzeć samo. Nie wiem, czemu mi się dźwięki ściszyły. Dobra, nie najlepiej zacząłem, bo nie to chciałem łatwo włoskać z tego wszystkiego. Odczep się od niego. Teraz jest ich trzech, to mi się nie podoba. Ciekawe, ilu ich jest generalnie. Czemu to się nazywa gargulec? Jak powinien być gargulce? Może ja chciałem, żeby się użyły. Czwarty rusza. Teraz opowiedzcie, który jest ten z najmniejszym ilością życia. O, chyba będą tylko cztery, bo się zdaje. Aha, 5 jest fajnie. Myślę, że na 4. Wybrał z tego najmniejszą ilością życia, który właśnie zbił się w powietrze. Dobra, miałem nie gadać podczas walki ze sposami. Już niby powinno być łatwiej, ale znając mnie,
słowo powinno jest właściwe. Udało się. Dusza gargulca z dzwonnicy. Ja się nadal dopiero że ci powiem siedzibę noga, bo to z gargulców i już. Ho. A ja zapomniałem jak zwykle usta, więc dopiero dobra, obstawiamy 7 minut. Chociaż nie, ja się czuję, jakbym nie wiem, wiecznie z nim walczy. Rytualna obrączka południa, okej. A właśnie, ja się nie rozejrzałem dokładnie na górze. Czy czegoś nie ma? O, tu się jest zejście, okej. Jest to blisko. I widzę, że można zginąć. I już wiem dlaczego. Tak, wydostań się z takiego oblężenia. No dziękuję wam bardzo. Czemu ja mam na całym górze? Tam jest pies, tam coś jest, wszędzie coś jest. Ale nie zaznaczaj to jeszcze mnie jakiś masz. Dobra, zaklęty pal. Spróbuję to użyć, ale we właściwy sposób, a nie. Zostawmy coś mocniejszego. Cholera by to wzięła, no! Takiej ilości psów to ja nawet nie zdążę skastować czarów i jeszcze zapomniałem pierścienia zmienić. Więc teraz jestem pusty. Tak, jesteś pusta, jesteś pusta. Jakie to upierdliwe. Już do twierdzy, fajnie. Tak.
trolle, wam cię. Chyba, że ich teraz wszystkich pozaznaczam z góry i to zabijam. No tak to olewka całkowita. Ani sposobu nie dostali, więc to było trochę bezowocne. No dobra, teraz mamy klucz do twierdzy, dobra, wejdź jeszcze raz. Więc możemy pootwierać niektóre drzwi. O, czkawkami coś chyba bierze. No nic, moja droga kubko, będę musiał tak trochę cierpić. Zapomniałem o tym gościu. Wybuchł, zabił się. Ja lecę tam do... Mam nadzieję, że nie pomyliłem drogi. Okej, udało się szybko. Teraz przebiec tu, tam. Nie wiem, jak sobie wyjdzie. Kiedyś go zdobyłem. W rajtach właśnie tu powinien pojawić, właśnie. W bastionie tego, grzesznicy. Bo to tu były te do otwarcia w twierdzy. Myślę, że nagle się nie zachce ze mną. A to też ładnie odpycha. Nie wiem, po co to robię. Skoro... Ja już tam pokonałem grzesznicę w ogóle. Ale... Nie, tam był jeden skał. Chyba w tym po prawo był skał, co by coś się orientuje. No się tak tutaj zginąłem, co wtedy byłem. Nie umarłem. No walka kosturem jako bronią fizyczną też jest z tego zrobienia. Dobra, zapomniałem co przed chwilą mówiłem, bo się skupiłem na czymś innym. Dobra, chodźmy po tę skarbce tam. Jak ja nienawidzę, nie wiem czemu mi ta skarbce nie działa jako bieg. Bo to jest tego, robienie przewrotów razem z biegiem.
Dobra, to mi jakieś przejście nie bez skrótów, prawda? Ale po prawo z tego co... Ło matko, prawie bym spadł. Jakbym spadł, to by się wściekł. Na siebie. Gdzie tu był skarb? Gładki jedwabny kamień. Okay. I... To chyba można podpalić, z tego co rozumiałem wcześniejsze wiadomości. Aha, że na grzesznicy mam jaśnie, a pewnie to powoduje, że grzesznica się... A pewnie grzesznica się boi światła, bo przecież ona sama jest gaśnięta. A no i o, jest jaśnie. Parwa, biegajmy z pochodnią. No miałem nadzieję, że tu jeszcze się coś da rozpalić. Nie wiem ile dokładnie nagrywam i to jest w tym problem. Ale jeszcze spróbujemy. Bo tak jak wam mówiłem, mówię, że poczytam sobie trochę. I poczytałem, że tam jest ten jeden skamieniały posąg tego dziwnego stworzenia, co nie mogę go zabić. Nie tego tutaj, tylko tam. Można bez używania gałązki wejść. Wystarczy jakoś tam wskoczyć. Lewo od posągu jakoś. Czekajcie, zobaczmy zaraz. Czekajcie, na lewo od posągu trochę... Nie, czy na prawo od posągu, przez tą dziurę, co on tak stoi. Lekko w prawo. Tak, tylko żeby to wycelować, jeśli on... jak oni jeszcze tutaj za mną biegają. No jeszcze mi ten cholernik przeszkadza. Chodźcie tu, zostaniecie sobie. Albo spadnijcie tam na dół, co? Byłbym bardzo wdzięczny, wiecie? Bądźcie tak głupi i skoczcie tak. Tak, tylko że się nie mogę rozpędzić, ach. A jak nie, to zaraz od tamtego bossa pójdziemy. Ha, no dobra, jak się poczytać, co to zrobić. Dokładnie. Tylko wiem, że tam można wskoczyć. O. Ale tak, ciekawe czy ten... Dobra, czy ten pierścień ochroni przynajmniej moje duszy, żeby mnie nie zginęły. A jak to zdobyć? Mag kontra mag, tak? Są
Кристаловая это лучше. Тоже будет единица. Боже. Видишь, они решили, что мы не купим. Я короче не выскочу, не стану. О! Сблокировала się? Сблокировала się! А już miałem taką nadzieję. Dobra, na dzisiaj Wam sobie daruję już trochę grania. Muszę odpocząć, bo już dużo, długo gram dzisiaj. O, kontrola upadku, przydałaby się. Ochronione dusze, ochronione, więc co, podróż do Majuli. I tam się z Wami pożegnam. Więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja jeszcze zrobię chyba tak, że... Zasłaniasz mnie. Że popróbuję te skoki, poczytam o tych skokach, o co chodzi w tym, tam, żeby z prawej strony skoczyć, żeby nie marnować tej gałązki. A na obecną chwilę dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Miłej nocy i dnia. Bye, bye.